Dobra robota, Lu. Do zobaczenia. Maleństwo powinno znów działać. Pokaż no. Dobrze. Może to specjalna plaża? Dla żołnierzy poległych w walce. Powinniśmy się stąd zabierać. Tak. Zaskoczyłeś mnie. Myślałem, że dasz sobie z nim spokój. Z tak cennym sprzętem? Nigdy. Jak? Wciąż dzielicie wspomnienia? Rozumiem. Tu. Muszę się zająć innymi wspomnieniami. Załatwię go. Wtedy się stąd wydostaniemy. Wiesz, sam zaczynam rozumieć, ile ten Eudek dla ciebie znaczy. Jest narzędziem. Jego los nie powinien mnie obchodzić. A jednak na przekór wszystkiemu przywiązaliśmy się do siebie. Nie jest narzędziem. Nazywa się Lu. Lu! Ładne imię. Thank you.
Potrzebujemy wsparcia. Do dzieła! Potrzebujemy wsparcia. Naprzód.
Potrzebujemy wsparcia! Ruchy! Mój Eldek. Przepraszam, że cię tam uwięziłem. Jak się dziś miewa, Lu? Nie reaguje. No proszę. Maleństwo mnie polubiło. Byliście nieprzytomni. Kazałem was tu przynieść. Miałeś rację. Nie wiem, co tam zrobiłeś, ale wróciliśmy do domu. Twój ładunek i sprzęt są w skrzynce prywatnej. Wiesz, że spałeś cały dzień? Jak zabity.
Jestem już w węźle stołecznym. Plaża Fragile bardzo się przydaje. Sam, chcę cię przeprosić. Lu to imię, którym miałeś nazwać własne dziecko, ale nie zdążyłeś. Powinienem wcześniej na to wpaść. Nie wiem, o czym gadasz. Znalazłem archiwa sprzed 10 lat. Śmierć. Nagła. W środku miasta. Młoda kobieta. Wszystko przed nią. Nikt się w porę nie zorientował. Rozpróżnia. Jej mąż, członek Bridges, miał Dooms. Chciał pomóc, ale nie dotarł na czas. Całe miasto zostało zmiecione. Został tylko wielki krater i on. Bo był repatriantem. Ludzie chcieli wiedzieć. Może celowo ukrył zwłoki żony. Jedyny ocalały, jedyny podejrzany. Szukali winnego i znaleźli. A oprócz niego zaczęli winić Bridgesów. Gość czuł się odpowiedzialny, więc odszedł. Jego zmarła żona miała na imię Lucy. Była w ciąży, biedaczka. Dziecko miało dostać imię Lu. Pieprzenie. Otóż nie. Prezydent mi powiedziała. Bez przerwy o tobie mówiła. Nie musiał odchodzić i palić za sobą mostu. Możesz zamknąć jabłę? Spokojnie, Sam. Usiądź. Opowiadałem ci wcześniej o sobie. O tych wszystkich organach od zmarłych. Chcesz wiedzieć, dlaczego je mam? Poprzednia historia była zmyślona. Naprawdę jestem potworem Frankensteina. Stworzonym z pluripotencjalnych komórek. A że nie wszystkie moje organy poprawnie działały, dostałem nowe egzemplarze od zmarłych dawców. Nigdy się nie urodziłem. Jestem jak wór mięsa. Bezka. Umarlak. Narodzeni ludzie mają plażę. Ty masz swoją. Eude też. A ja nie mam niczego. Matki. Nadziei. Ani plaży. Rozumiesz teraz, skąd się bierze moja obsesja? Co robię w Bridges? Pole bitwy to była cholernie paskudna plaża. Ale nie czułem się tam źle, bo wiedziałem, że po mnie przyjdziesz. To była dla mnie nowość. Poczucie więzi z kimkolwiek. Nie musiałeś odchodzić i palić za sobą mostów. Prezydent dobrze to ujęła. Nie było nawet czego palić. I tak nikt mnie tam nie chciał. Przestań. Nawet mnie chcieli. A właśnie, trzymałeś to. Stary nieśmiertelnik, amerykański. Ciężko było ci go wyjąć z ręki. Clifford Unger, jak widzisz. Poszukałem go w bazie danych. I znalazłem. Był komandosem w armii amerykańskiej. Walczył w Kosowie, Iraku, Afganistanie. To on. No, na razie tylko tyle wygrzebałem. Po tym polu bitwy pewnie cały jesteś w Hiralium. Lepiej weź prysznic. Ale tym razem do ciebie nie dołączę. Nie musisz się już martwić, że podsłucha nas Die Hardman. Zadbałem, żeby nasze rozmowy nie były nagrywane.
słyszysz mnie? Jak pewnie podejrzewałeś, czas zatrzymał się, kiedy byliście na polu bitwy. Jeśli nie jestem w błędzie, wymiar, który odwiedziliście, to rodzaj plaży. Może trochę wyjaśnię. Nasze ciała, czyli H, zamieszkują jeden świat, ale dusze, nasze K, mają plażę, każda własną. Kształt tym plażom nadają nasze poglądy i wiara. Religia, filozofia i tak dalej. W rezultacie plaża może być wszystkim. Z plaż składa się tak zwany wieloświat. Niestety, kiedy umiera naraz wielu ludzi, ich plaże mogą się splątać, tworząc pole splotów. To zjawisko nasila się w czasie wojen, kiedy ludziom towarzyszy rozgoryczenie i rozpacz. Plaże plączą się wtedy łatwiej i częściej. Na polu splotów nie ma wyjść, a doświadczenia zapętlają się w nieskończoność. Wyobraź sobie gramofon. Igła przeskakuje i ciągle odtwarza ten sam fragment. Toczą się tam bitwy bez początku ani końca. W kółko i w kółko to samo. Tamto pole bitwy pochodziło z Europy, z czasów II wojny światowej. Trochę to dziwne, biorąc pod uwagę, że ten żołnierz, Clifford Unger, nie mógł w niej walczyć. Nic więcej nie wiem. Ale jeśli połączysz mnie z siecią chiralną, może rozwiążemy tę zagadkę. Jeden biogranat, zero. Jesteś tam jeszcze? Bo mam prośbę. Gdy będziesz gotowy, pójdź na górę do terminala. Niech mnie... John... To ty? Kapitanie... Co pan tu robi? Moja żona tu jest. Nie chcą mieć powtórki. Przykro mi. Nie wiedziałem, że to moja żona. Skanuję identyfikator Bridges. Sprawdzanie identyfikatora. Zgodny. Wykryto broń. Sam, na zachodzie regionu znajduje się olbrzymie smołowisko. Za nim leży węzeł graniczny. Ostatni bastion cywilizacji na tym obszarze. To twój ostateczny cel. Kiedy podłączysz tam swojego Cupida, sieć chiralna obejmie już cały kontynent. Odrodzenie Ameryki jest bliskie. I pamiętaj, to właśnie tam przetrzymują Amelie. Musisz ją przyprowadzić do domu. Ale zanim przekroczysz smołowisko, musisz zawiązać jeszcze jeden węzeł. Hartman ci w tym pomoże. Sam, musisz mi przynieść kilka rzeczy. Po pierwsze, nieśmiertelniki żołnierza. Schowaj je do kieszeni, żeby się nie zgubiły. Po drugie, zwłoki mamy. Jej ciało nie wykazuje oznak martwicy i chciałbym się dowiedzieć, dlaczego tak się dzieje. Bliższe badanie może zapewnić nam informacje kluczowe dla opanowania skutków wdarcia. Powiedzmy, że... Pozostała minuta. Mam mało czasu. Bierz się do pracy. Będę czekał. W terminalu znajdziesz zlecenie.
Dobra, jedziemy. Rozpoczynam skan. Przyjemnej podróży. Tak trzymaj i nie puszczaj. Użycie broni dozwolone. Skanuję identyfikator wirus. Sprawdzanie wykryto broń. Tak trzymaj. Obszarzanie kombinezu. Dane zgodne. Witaj, sam Porter Bridges. Dostępne nowe zlecenie. Więcej.
rozpoczynam skan. Przyjemnej podróży. Tak, trzymaj, nie puszczam. Użycie broni pozwolone.
Dzięki za wizytę. Niesamowite, że przyniosłeś ładunek w tak doskonałym stanie. Kiedyś musisz mi zdradzić kilka sztuczek. Jedno, mam coś dla ciebie. Nic wielkiego, ale powinno ułatwić ci życie. Mam nadzieję, że unikniesz jakichkolwiek problemów. Dobra robota. Dostępne nowe zlecenie. Wysyłam autonomicznie. Tak trzymaj, nie puszczaj. Użycie broni dozwolone.
Wydam skan. Skanuję identyfikator rozliczeń. Sprawdzanie identyfikatora. Zgodny. Wykryto broń. Zostanie zablokowana do skupienia. Ładny. Zgodny. Dziękuję. Ej, ja mam ciężej! Mam dobry dzień. Heja! Tak trzymaj, nie puszczaj! Dobra, Sam. Zajmij się nią. I nie bój się, nie zgniję. To w końcu Mullingen. Byłoby zabawnie, gdyby kluczem do naszego ocalenia okazały się nasze H. Zlecenie przydzielone.
Rozpoczynam skan. Skanuję identyfikator Bridges. Sprawdzanie identyfikatora. Zgodnie. Wykryto broń. Zostanie zablokowana do chwili wyjazdu. Dane zgodne. Witaj, Sam Porter Bridges. Miłe. Użycie broni dozwolone. Thank you.
Thank you.
Skanuję identyfikator Bridges. Sprawdzanie identyfikatora. Zgodnie. Wykryto broń. Zostanie zablokowana do wyjazdu. Dane zgodne. Witaj, sam Porter Bridges. O nie, 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 nie. Zarejestrowano wniosek o dołączenie do UCA. Czekam na połączenie z Cupidem. Udaj się ze zwłokami do placówki. Dobra robota. Udaj się ze zwłokami. Harrison? Wysalam impuls. Odsunąć się. Thank you.
No, przyłapałeś mnie na gorącym uczynku. Cieszę się, że jesteś. Wybacz, nie chciałem cię stresować, ale taki już jestem. A, proszę, połóż ją tam. Nie ma po nich śladu. Twoje serce przestaje bić. Przestaje co 21 minut. Spędzam 3 minuty na plaży i wracam. Daje to łącznie 60 śmierci dziennie. 60 okazji, by poszukać na plaży mojej rodziny. Tak to wygląda. To moje życie. Więc, choć podróżowałeś na skraj imponującą liczbę razy, w plażowaniu przoduję ja. 218 549 razy. Widzę siebie w tym kraterze. Z żoną i dzieckiem. Przypomina trochę kształt mojego serca. Lekarze nazywali to kordiformią. Mój przypadek jest szczególnie niezwykły. Mam zdjęcia. Chcesz zobaczyć serce w kształcie serca? Zapewniam, że warto. Wada nie jest dziedziczna. Nigdy nie pogodziłem się z ich stratą. W głowie pojawiła mi się obsesyjna myśl. Plaża istnieje i oni na niej są. Wstrzymywałem akcję serca na 3 minuty i ich szukałem dzień za dniem bez końca. Żeby się pożegnać? Wręcz przeciwnie. Mówi się, że każda plaża jest inna. Co jeśli każdy ma inne życie po śmierci? Przeraża mnie ta myśl. Wieczność w samotności. Dlatego postanowiłem odnaleźć rodzinę i zjednoczyć się z nią na zawsze. Czyli umrzeć. Jeśli to załatwiłoby sprawę, to tak. Ale te mini śmierci odbiły się na moim sercu. Mięsień zmienił kształt. Po jakimś czasie zaczęli na mnie mówić spec od plaż. Hartman. Cieszę się, że mogliśmy pogadać. Zwłoki, które nie gniją. 0 oznak rozkładu. Jak gdyby wciąż żyła. Mumia idealna. Zastygłe życie. Co jest? Zdaje się, że miałeś przynieść coś jeszcze. O, mam. Popatrz. Czekaj, Devman. Wygląda to na pępowinę. Ludzką, jak sądzę. Chyba. Ale ta pępowina nie łączyła zwykłego płodu z łożyskiem. Należała raczej do wynurzonego. Mama ją miała? Tak. Ciało, które nie gnije i pępowina połączona z plażą. To 2 ważne odkrycia, Sam. Moje biedne serce zabiło mocniej. 5 minut do zatrzymania akcji. Wybacz, ale nasza rozmowa zostanie przerwana. Muszę wrócić na plażę i dalej szukać rodziny. 1 człowiek, 1 plaża. Tak ma być. Ale są wyjątki. Moja plaża łączy się z innymi. Prawie jak gdyby miała wszczepione bypassy. Może to dzięki temu mojemu pokręconemu sercu. Jedno wiem na pewno, w końcu ich znajdę.
Nawet jeśli moje wizyty zrodzą nowe pytania, kiedyś poznam odpowiedzi. Kiedyś. 3 minuty do zatrzymania akcji. Pola bitwy, te walki, które toczą się w nieskończoność. Co żołnierze z I wojny światowej robią na plaży 100 lat po śmierci? Zwykle dusze zmarłych odchodzą. Plaża to tylko korytarz, który przemierzają w drodze w zaświaty. Ale jeśli żal, uraza, pragnienie powrotu do żywych, jeśli te uczucia są dość silne, mogą się przyczynić do powstania zupełnie innej plaży, zbiorowego czyśćca dla armii przeklętych. Clifford Unger. To jego ból i nienawiść w połączeniu z katalityczną rolą twojego Eudeka sprowadziły te pola bitwy do naszego świata. 2 minuty do zatrzymania akcji. Udaj się w bezpieczne miejsce. Taką mam teorię. I to Higgs pociąga za sznurki? Za wszystkie sznurki? Ułóż się w stabilnej pozycji. Nie wiem, ale dowody wskazują na to, że to on ich przyzwał. Została minuta. Chwyć się stabilnej powierzchni. O, zapomniałbym. Mam do ciebie prośbę. Aktywuję system bezpieczeństwa. Mógłbyś zaczekać tu na mnie? Czas stoi na plaży, ale nie na skraju. Obiecuję, to będą tylko 3 minuty. Dokończymy, jak wrócę. 5, 4, 3, 2, 1. Thank you.
znów nic. Numer 218550. O, wybacz, na czym stanęło? Na wszystko mam 21 minut i kiedy widzę się z kimś po raz pierwszy, ten czas wydaje się stanowczo za krótki. Pewnie ciężko ci tak żyć. Tak i nie. Przyzwyczaiłem się i nie jest to już takie uciążliwe. Defekacja, mycie, odżywianie. Większość podstawowych czynności bez problemu mieści się w takim okienku. Gorzej ze snem i z seksem, jak nie mam, albo z rozmową. Ale te dwie ostatnie rzeczy są mi obecnie dość odległe. Lubisz książki? Dobrą muzykę? Filmy? Wiesz, ja się nie nudzę. Mam kolekcję muzyki, seriali, filmów krótkometrażowych, opowiadań. Każdą pozycję można łyknąć w 21 minut. Wszystko, rzecz jasna, sprzed wdarcia. Ale szczerze, cały czas, który spędzam tutaj, to przystoję. Nic więcej. Oczekiwanie na wznowienie poszukiwań. Moje ciało tu wraca, ale dusza jest na plaży. Jakbym już nie żył. Znam ten ból. Straciłem rodzinę w wypadku. Nie. Nie spodziewałem się, że się przede mną otworzysz. Tak się składa, że czytałem o twojej sytuacji. Moja rodzina też zginęła w wypadku. Leżałem w szpitalu po operacji serca w mieście, daleko od domu. Gdy było już jasne, że wyjdę z tego cało, żona z córką wróciły do domu, żeby wziąć dla mnie więcej rzeczy. I wtedy doszło do rozpróżni. Miasto i szpital ominęło najgorsze. Ale na jakiś czas wysiadł prąd i mój respirator. Obudziłem się na plaży. Byli tam ludzie, którzy zginęli w dwóch rozpróżniach. Co się stało? Co się dzieje? Wśród zmarłych zobaczyłem żonę i córeczkę. Hej! To ja! Dokąd idziecie? Czekajcie! Nie zostawiajcie mnie! Nie! Stójcie! Proszę, nie odchodźcie! Potem włączyło się zasilanie awaryjne i defibrylator przywrócił mi akcję serca. Dokładnie 21 minut po jej zatrzymaniu. Wtedy ostatni raz widziałem rodzinę. To przez moje serce zostaliśmy rozdzieleni. Ale dzięki niemu kiedyś znów je zobaczę. To jest mój cel. Jestem Hartman. Od tej pory przeczesuję plaże innych,
Przez chwilę podążam tropem mojej rodziny, a gdy się zmęczę, wracam tu, aby kontynuować moje badania. Co ciekawe, kiedy moje serce staje, ból nie znika. Masz jakieś rodzinne zdjęcia? Szkoda. 5 minut do zatrzymania akcji. Powiesz mi, po co tu jestem, zanim wrócisz na plażę? Oczywiście. W okolicy jest stacja Preppersów. Nasi ludzie badają tam materiały sprzed wdarcia śmierci. Jakie materiały? Ziemia ma długą pamięć. Jej warstwy kryją opowieść sięgającą zarania dziejów. Nawet wdarcie jej nie wymazało. Ci naukowcy to moi koledzy z wcześniejszej ekspedycji. Chciałbym, żebyś podłączył ich do sieci. Amelie chciała, żebyśmy prowadzili badania w obrębie tego pasa. Chociaż szukano na całym świecie, tylko tu odkryto skamieniałości z okresu późnej kredy, kiedy wymarły dinozaury. Zakłada się, że tu żyły ostatnie okazy, tylko tutaj. Czyli w ziemi na tym obszarze zapisana jest historia masowego wymierania. Mogą tam być wskazówki, które pomogłyby nam przetrwać. Amelie z pewnością miała na to nadzieję, kiedy zostawiła tu część grupy rozpoznawczej. Przeszłość kształtuje teraźniejszość, a ta z kolei buduje przyszłość. Amelie często nam o tym przypominała, zanim udała się na zachód. 3 minuty do zatrzymania akcji. Zamknąłbyś się. Muszę cię wyciszyć. Nieco później, po raz pierwszy, odnotowaliśmy dziwną aktywność na smołowiskach niedaleko granicznego. Wielkie ilości smoły wybiły na powierzchnię, rozlały się. Straciliśmy stację badań nad Hiralium i wielu naukowców. Nie znaleźliśmy na to żadnego wyjaśnienia. Może to też Higgs? Nie wiem. Ale ta stacja była bardzo ważna. Bez niej nie da się poprowadzić sieci dalej na zachód. Dlatego proszę cię o pomoc w zbudowaniu nowej. Będzie raczej niepozorna, biorąc pod uwagę, jak mało mamy sprzętu. Nic w stylu miast węzłów, to na pewno. Ale węzeł to węzeł. Sam chcę, żebyś podłączył naukowców do sieci chiralnej, a następnie znalazł Amelie. Po tym wszystkim będziemy mogli wrócić do najważniejszego, badań nad wdarciem. Nie martw się o niego. Materac zamortyzował upadek. Otworzę dla ciebie drzwi. Słyszałeś go, Sam. Odbierz towar w terminalu dostaw. Thank you.
Naszym głównym zadaniem w regionie jest stworzenie zastępstwa dla stacji pożartej przez SOE. Najpierw musimy włączyć schron z naukowcami do sieci chiralnej. Póki co nic nie wiemy o położeniu Amelie, ani o zamiarach Higgsa. Niepokoi nas to tak samo jak ciebie. Bez węzła granicznego niczego się nie dowiemy. A to oznacza, że musimy podłączyć ten region. Zacznij od geologa i paleontologa. Paleontolog ma coś dla biolożki Ewu, więc ją najlepiej zostaw na koniec. W ten sposób dokonasz dostawy i podłączenia za jednym zamachem. Kiedy wszyscy już będą w sieci, wróć tu. Wówczas będziemy mogli się zająć tą straconą stacją. Jeden z naszych geologów prowadzi badania nad skamielinami w poszukiwaniu śladów prehistorycznych wymarć. Jego prace archeologiczne trwają już od jakiegoś czasu, a ostatnio zaczął mieć objawy skażenia chiralium. To najprawdopodobniej efekt ekspozycji na promieniowanie chiralne. Dopóki nie odkazi stanowiska, prace będą wstrzymane. A on sam nie wyzdrowieje. Tak więc musisz mu dostarczyć neutralizator chiralium. Wyzwalam impuls. Odsunąć się. Warstwa, którą badali, datowana jest mniej więcej na końcówkę kredy. Doszło wówczas do tak zwanego wymierania kredowego, które położyło kres dominacji dinozaurów, oddając ziemię we władanie małym ssakom. To najbliższe nam chronologicznie i jednocześnie największe spośród pięciu masowych wymierań. W każdym razie, nasz zespół odkopał coś niesamowitego. Nie zgadniesz. Fragment plaży. Jeżeli naprawdę tak było, to dokonał niezwykle przełomowego odkrycia. Dlatego sam musisz jak najszybciej dostarczyć mu ten neutralizator chiralium. To bardzo ważne. Jeszcze jedno, Sam. Tym razem musisz dostarczyć bombę z antymaterią. Paleontolog Bridges potrzebuje jej na wykopalisku. Skamieliny, które chcę zbadać, znajdują się pod grubą warstwą smoły. Aby się do nich dostać, musi ją wysadzić. Chyba nie muszę ci mówić, jak ostrożny musisz być z materiałami wybuchowymi wysokiego rażenia. Choćby nie wiem co, pojemnik musi dotrzeć w jednym kawałku. Ocieplacz. Niezbędny element wyposażenia na zimną pogodę. Wyjątkowo użyteczny w ośnieżonych górach. Sam, chcę ci tylko przypomnieć, że musisz naprawdę uważać z tą bombą z antymaterią. Zwłaszcza umieszczając ją w bagażniku albo pojeździe. Wszelkie nieprawidłowości aktywują alarm. Nie lekceważ tego. Teraz wykorzysta każdą okazję, żeby szukać swoich bliskich na plaży.
Przepraszam, Sam. Przebyłeś do mnie tak daleką drogę, a ja nie pożegnałem cię należycie. Bądź ostrożny. Jak już wspomniałem, w tym miejscu jest pełno śladów śmierci i zagłady. Nic dziwnego, że wynurzeni częściej się tu pojawiają. Pamiętasz modele z laboratorium? Powstały na podstawie opowieści świadków. Chociaż tobie pewnie wydały się dość dziwne, w końcu sam nie jeden raz stawałeś z nimi oko w oko. Sam. Więc Hartman powiedział ci o jeziorze. O tym, jak tamten atak zmienił jego życie. Nie dość, że stracił rodzinę. Niewiele brakowało, a sam przepadł. Serce i płuca odmówiły mu posłuszeństwa na 21 minut. Normalnie w okolicznościach zginął. Hipotermia terapeutyczna ocaliła mu życie. Ale czas spędzony po tamtej stronie odcisnął na nim trwałe piętno. W wyniku wstrząsu wzmocniły się jego zdolności związane z Dunks. Teraz wykorzysta każdą okazję, żeby szukać swoich bliskich na plaży. Przepraszam, Sam. Przebyłeś do mnie tak daleką drogę, a ja nie pożegnałem cię należycie. Bądź ostrożny.
Jak już wspomniałem, w tym miejscu jest pełno śladów śmierci i zagłady. Nic dziwnego, że wynurzeni częściej się tu pojawiają. Pamiętasz modele z laboratorium? Powstały na podstawie opowieści świadków. Chociaż tobie pewnie wydały się dość dziwne, w końcu sam nie jeden raz stawałeś z nimi oko w oko.